Tato, pomóż. Rymuś, cicho bądź. Widzicie, cholera, ktoś tu ciągle wnyki zakłada. Macie szczęście, że przychodziłem. Jak będę wracał, to wam pomogę. Dziki! Nie być taki! Nie proś się! No i co się gapisz, głupia? Idź spać. No, idź spać. Orzeszki. Wszystkie orzeszki. 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 Stary w domu? Otwierać, policja! A wchodź, Jasiu, wchodź. A dzień dobry. Cześć. Jak ty to cholera robisz? Ledwie pół flaszki na kapie już jesteś. No ja to wiesz, stary gliniarz jestem, to ja poczuję ten zapaszek, to zasuwam prosto i zawsze trafię. No to spróbuj. To właśnie ten świeży? A jak? 60 mi chyba wyszła. Wzięli orzeszki. Upili mnie i zabrali wszystkie orzeszki. Jezu, tyle orzeszków. Przepraszam bardzo, nie zauważyłem. Nie zwracaj za bardzo uwagi. Pan poszkodowany na głowie i na tych niby orzeszkach jest, wiesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Magdusiu. Cześć, cześć. Wszyscy, że masz gościa. Dzień dobry. Magda, bardzo mi miło. Zawadowski. Taki tam gość. A w barze Puchy. Dopiero jutro pilarze zasiłek biorą, więc wpadłam. Co? Pijecie coś, tak? Nie, dopiero zasiedliśmy, daj. To ja też się napiję. No daj szklaneczkę naleić. A wie pani, wszystkie orzeszki wzięli. Upili i zabrali wszystkie orzeszki. Tyle orzeszków, dużo orzeszków. Odbiło mu? Magda, pan ranny w głowę jest, to co się dziwisz, no. Dziki, ty znowu się ze mnie nabijasz. Jak ja mówię, że ranny jest, to chyba wiem, co mówię. A coś ty taki nerwowy, co? Człowiek poszkodowany, co to sobie jaja. Ale przestańcie, no. Znowu se jak zwykle będzie do oczu skakać. Napijmy się na zgodę. Albo z nią to tak zawsze. Chyba z tobą. No i pańskie zdrowie oczywiście. A pan nie pije? Zostaw, przecież pan jeszcze wczorajszy jest. Ekstra. Mówiłem, że 60. Panie mecenasie, to wszystko teraz powinno być przepisane na mnie. No bo jeżeli on jest nienormalny, to chyba nie może... Więc pani twierdzi, że pani mąż jest chory umysłowo, tak? On wcale nie jest chory. Po prostu lekarze wyrobili mu lewe papiery tylko po to, żeby prokurator miał podkładkę. No tak, jeżeli w papierach jest napisane, że nie ma dwóch nóg, to nie ma, choćby miał 4, prawda? To jak to będzie, panie mecenasie? Będzie dobrze, droga pani, bardzo dobrze. Ustanowimy kuratelę. $2000. A, tak, oczywiście.
Proszę bardzo. Dziękuję. To pan mecenas załatwi te dokumenty? Tak, właśnie piszę. A. Będą na środę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Zaczęliśmy. Może proszę podać numer? Tak. Dziękuję. Karolina? Piotrek? Kawa. Później proszę. Nie później proszę, tylko teraz. Stasio dziś wieczorem zaprasza do siebie. Ona też ma być. A, dziękuję, dziękuję. To za fatygę. No proszę, myślałem, że będę miał kłopot, że nie zabrałem ze sobą sprzętu. A tu proszę. Nie mogę. Jestem zajęta. Dzień dobry państwu. Bardzo się proszę, mam pilną sprawę. Do widzenia. Ten szpital, jedziemy do Ptasiora. Jedź, proszę cię bardzo, jedź. Ale czy ja mogę prowadzić z tym? A czy tobie się wydaje, że ja mogę na ciebie patrzeć? Wiesz co, wysiadaj. Musimy być tam oboje. Przysłał zaproszenie. Wiesz co, że rzeczywiście z dwojga złego wolę być w domu niż rozwódką. Możesz tego nie doczekać, kochanie. Czego? Jak pani jeździ? W tył bym pani wjechał, no. Jedź pan. Tak, tam, jedź, jedź. Co ty? Halo? Co ty robisz? Daj mi to. Telefon do pana. Jedź, jedź. Korek, kochanie. Co to jednak znaczy kobieta w domu? No, Madzia, kochana nasza. Dziękuję. Tyle orzeszków. Wszystkie orzeszki zabrałem. Wszystkie. Madziu, a ty nie masz gdzie w domu orzeszków? Dałbyś panu garstkę, pan by się może uspokoił po prostu. Ja się uspokój, no. Jakbym wiedziała, to bym przyniosła. Co byście się na te orzeszki upadli? A pan wczorajszy, czy nie wczorajszy, najwyraźniej dzisiaj trochę wódki potrzebuje i tyle, no. No przepraszam bardzo, ale mówiłeś, żeby pan nie pił, prawda? No ale i... Ja chętnie obsłużę. Proszę. No to zdrowie rannego. Jasiu. Ostrzegawczy tylko. No co ci powiem? Zobaczysz, kiedyś cię ta niedźwiedzica razem z kozą zje. O. Czekoladkę? Dlaczego ty nie skończysz z tymi przekrętami? Czy ty się nie boisz? Tasior cię lubi, odpuści. Ale ja się pytam, czy ty się nie boisz, że ja cię kiedyś zabiję? Jeżeli przeżyję ten weekend, to zacznę się bać, obiecuję. Dajcie wy mi święty spokój. Jasiu, ty jedź do siebie i w ogóle o tym nie myślisz. Ale co z moimi orzeszkami? Panie! Jeszcze raz pan powiesz przy mnie o tych orzeszkach, to ja pana do pudła zamknę i byś pan siedział za obrazem władzy, jak Boga pokaż. A pan wie, ile one były warte? No ile? Ponad 500 000.
Panie, siedź pan. Jasiu, nie zwracaj uwagi. Pana głowa boli, no. Panie, ponad 10 ton orzeszków, cały kontener. No, ja na chwilę tylko się zatrzymałem za potrzebą. Oni mnie związali, brali mi wódę do gardła, orzeszki szlak trafił. No, no, no pan jesteś policjant, no gonik pan, do cholery, jasne. Panie, przecież to godziny minęły. Gdzie ich panu teraz znajdę? Ale ja mobilizer włączyłem. Coś pan włączył? Pan jesteś kierowca co, 2 tygodnie? Czy tydzień? Mobilizer swojej własnej roboty, no bo ja taka złota rączka bardziej jestem, no. Uważaj, uważaj, jak jedziesz. Moje orzeszki! Zatrzymuj, udawaj, że gonisz tej idiotki. Może jednak zmienisz zdanie? Nie. A to się panowie porobiło? Szefie! Może coś połóż, co? Co ty tu robisz? Chodź, Jasiu, zobacz. No jak? No tak. Ładnie. Panie Heniu, jesteś z poczty do mnie? Nie piszą. Bardzo ładny bar. Zaczekaj w środku. A nie może mi pani zrobić drinka? Niestety nie ma soku. No to wodę poproszę. Proszę. Dziękuję. Proszę. Cześć. Cześć. Co tam mamy dobrego? Żeberka. A zupka jakaś jest? Jest jeżynowa. No i w porządku, mnie pasuje. Wziąłeś i dla mnie? Tak. A ogóreczka mi Magda do rachunku dolicz. Okej. Okay. Dzień dobry, komendancie. Co? Po robocie? Roboty nie ma. Co ty, palisz? Pijesz? Przecież prowadzisz. Jesteśmy spóźnieni. Ty jesteś. Zostaw.
A jak mi nie powiesz, o co chodzi, to ja w ogóle nigdzie nie jadę. Mnie tu dobrze. No więc? Ja prowadzę finanse Ptasiora, tak? A ty obracasz na giełdzie jego pieniędzmi. Słuchaj, nudny jesteś. Cokolwiek zrobiłeś, ja nie mam z tym nic wspólnego. Jestem czysta. Jesteś moją żoną. To wystarczy. Wiesz co, Jasiu, ja chyba znam skądś tego pajaca. Powiedziałem, zostaw. Tak, to jest mecenas mojej byłej żony. To on mnie tak z torbami puścił. W życiu takiej gnidy nie spotkałem. Chyba sobie z nim trochę pogadam. No wiesz co, Tadziu, to ja se zjem na zapleczu. No. No to ile mu ukradłeś? On wie o 100, wie. A naprawdę? Pół bańki papieru. Jezu, ile? Ale tak nachachmęciłem w papierach, że może się nie połapie. No to gratuluję ci serdecznie. Ja nigdzie nie jadę. Kochanie, dostaliśmy ostrzeżenie. Wiesz, co nam obecnie, jak nie pojedziemy? Ja wiem, co on tobie powinien obciąć. Przepraszam panią. Przypomniałeś sobie? Parking, gości zapraszam. Panie Ptaszyński, mam taką propozycję. Świetny pomysł. Może zaczniemy teraz z tym wywiadem. To będzie tak naturalnie. Oczywiście. Tak? Oczywiście. Dobrze, znakomicie. Chwilę. Bądź ma smutna miłości. Będę czekał w wannie. To będzie nasza trumna. Zimna jak marmur. Żal mi Laury. Najpierw była żoną impotenta, a teraz narzeczoną Drakuli. Co jest, Stasiu? Panie komendancie, melduję, że w trakcie dyżuru... Dzień dobry, panie Walczakowa. Nic się nie zdarzyło. Co za nie? Rozumiem, no z teściami mieszkamy, no to, no to nie możemy, no. A jak szef poszedł, to ja myślę, że będziemy dłużej sami, no to... Dobra, dobra. Do widzenia. Goście niedługo to będą. A czy ja... mogę ty... Dobra, Stasiu, idź.
Dziękuję. Dobranoc. Witam Państwa w naszym programie. Docieramy do miejsc, gdzie nie każdy zostanie wpuszczony. Przedstawiamy ludzi, których bez nas nie moglibyście poznać. Pan Andrzej Ptaszyński pojawił się nie wiadomo skąd i w krótkim czasie zdobył zaufanie polityków. Za swoje tajemnicze zasługi otrzymuje państwowe odznaczenia. Dziś wydaje przyjęcie w swojej posiadłości. Postaramy się zajrzeć tam z kamerą. Pokażemy, kto bywa u pana Ptaszyńskiego. Może uda się porozmawiać z bohaterem. Kim pan jest, panie Ptaszyński? Już? Czy powinnam się pana bać? Pani? Podobno jest pan bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Kiedyś polityk, teraz myśliwy, rolnik. No, fascynujący człowiek. Kim pan jest, panie Ptaszyński? Zwyczajnym, ciężko pracującym człowiekiem. No jak na zwyczajnego, ciężko pracującego człowieka, to bardzo głośno pan ostatnio. O, to dziennikarze wymyślają niestworzone rzeczy. Ja nie mam nic do ukrycia. Żyję tu na wsi spokojnie, skromnie, uczciwie. Wśród pańskich przyjaciół jest wielu polityków i gangsterów. Gangsterów? Niech mnie pani nie rozśmierza. Widziała pani tutaj jakiegoś gangstera? No, a ten pan? Nie, proszę go samo o to spytać. Szwarcu, chodź tu, chodź. Przepraszam, a pan kim jest? Nagonka. Szwarcu, gdzie masz kamizelkę? Jest polowanie, musi być nagonka. No. Ile hektarów ma pańska przepiękna posiadłość? 700 hektarów. Ludzie twierdzą, że podobno wykarczował pan całą puszczę. A, ja dałem ludziom pracę, 200 osób dla mnie pracuje. Płacą podatki, zasiłków nie biorą. Podobno jest pan zamieszany w nielegalny handel bronią. Jaki nielegalny? Minister Montowicz prosił mnie. Tak, błagał mnie, żebym sprzedał gdzieś ten złom. Jestem zasłużony dla kultury narodowej. Dostałem order. A tak prywatnie pani powiem. Pani wie, kto do mnie przychodzi. Zobaczy pani, po bankiecie w moich apartamentach jest wielu, którzy mogliby pani pomóc. To bardzo interesująca propozycja, ale wracając do handlu bronią, nie obawia się pan wyników śledztwa? Proszę pani, jedno pani powiem. Jest to ordynarna prowokacja polityczna. Czyja prowokacja? Opozycji. Proszę państwa, bohaterem mojego programu był pan Andrzej Ptaszyński, Wel Ptasior. Biznesmen, menadżer, sponsor kultury narodowej. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Już? Dla ciebie, Andrzej. Jak było, pani redaktor? Nie za dużo mówiłem? Nie, doskonale. Ładnie. A kiedy pójdzie? A to już poszło. Jak to poszło? A bo to jest program na żywo. Jak to na żywo? Ja wam dam na żywo, Szwarc! Bierz ich! Do domu, za dalej! A my się jeszcze spotkamy i... Nie będzie przebacz! Dziękujemy, żegnam i nie zapraszam nic. Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę. Witam pana prezesa. Witam serdecznie. Aż tak niedobrze? Rozumiem, że nie wpadnie pan na polowanie. Ja ciebie też. Krótko. Co macie do powiedzenia? Panie Ptaszyński, nie wiem, co mój, przepraszam za wyrażenie, małżonek wykombinował. Ja w każdym razie nie mam z tym nic wspólnego. Tak. No wiem. Rozumiem.
podeszła mnie na żywo aleją. Tak rozumiem. A ciebie też. Coś mówiłaś? Właściwie to nic ważnego. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Do widzenia. Kluczyki numer 9, poproszę. Daję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Wysiadasz, czy mam ci pomóc? Dam wszystko. To wiem. Tylko kiedy? Bo widzisz, Zicher, odsetki rosną. Ty sobie śpisz. Może z żoną, a one rosną. Potrzebujemy czasu. Ty potrzebujesz, Zicher. Panie Ptaszyński, wszystkie dokumenty są w tym neseserze. Niech pan sobie sprawdzi. Proszę bardzo. Zapomniałem kodu. No to mamy problem. Szwarcu, masz jakiś pomysł? Đây là cái lâu đài của Ptasior. Ai nói đấy? À. Được rồi. Rồi, được rồi, tôi sẽ đưa lại nhé. Đây là cái ông Montovich. Anh lấy điện thoại nào. No, właśnie miałem dzwonić. Czekamy tu na pana ministra. Bigosik się waży, wódeczka zamrożona, naganiacze poszli w las. Oglądałeś? No, ta pieprzona dziennikarka, to ja ją... Naprawdę? No. Nie, no tak samo wyszło. Dziękuję bardzo, January. Dziękuję. No. No. To wyszło na to, że jestem osobowość telewizyjna. Pani Kasiu. Nie lubi pani kawiaru? Dziękuję bardzo. Zresztą, panie Ptaszyński, wróćmy do sprawy. Teraz pan chyba widzi, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Proszę pana, ja naprawdę mogę w każdej chwili... Wiem, że możesz w każdej chwili, kochanie. Widzę. Zicher, ile ty bierzesz ode mnie za te swoje prawnicze przekręty? Procent? 1,5. I co? Uważasz, że to mało? Bo widzisz, Zicher, jakbyś do mnie przyszedł, pogadał, jak człowiek z człowiekiem, to ja bym ci pomógł. A tak to tylko Schwarz urżnie ci palec i tyle jego przyjemności. Ja nie znoszę widoku krwi, zaraz mnie mdli. A Schwarz to co innego. Jak ci się, Kasiu, z tym gamoniem układa, co? Jakoś pomalutku. Trwały rozkład pożycia.
Chociaż właściwie nie było czego rozkładać, co? Sprzedasz mi żonę, Zicher? Nie to, żeby przy stole o interesach, ale parę groszy jesteś mi winien. To ile za nią chcesz? No, Zicher, śmiało, ile za mnie chcesz? Jak mi szef długo odpuści? No, nie przesadzaj, Zicher, tyle to żadna nie jest warta. Tydzień na zebranie kasy, tak? W sumie 100 tysięcy baksów. Użyczenie czy przeniesienie własności? Przeniesienie. 100 tysięcy papierów i tydzień. Przybijasz? Szefie, generał odjeżdża. Szwarcu, zaprowadź panią, niech się przygotuje. Mecenasowi już dziękuję. Przybite? No to lecę. No szkoda, że się zdarzycie. Panie generał. Spocznij odmaszerować. Panie generał. Odmaszerować. To ty ten teraz, woleczku, jeździ. Obiecałem Joli, że ją przewiozę po tej twojej puszczy. Wiesz, jak ona kocha przyrodę. Oczywiście. Proszę bardzo. Opa! Może przynajmniej zabiorę samochód żony. Nie, nie, proszę. Tam jest przystanek PKS-u. Za sobą masz dziki sen, skończył się, ja to wiem. Było tak, jak wiesz, i ja wiem, dobrze też. Było tak, jak wiesz, dziś już noc, noc nie spłoszy cię.
skończył się. Ja to wiem, było tak jak wiesz. Dziś już noc, noc nie spłoszy cię.